Dzisiaj gromadzimy się przy ołtarzu, aby sprawować Eucharystię, Najświętszą Ofiarę za parafianina świętej pamięci Krzysztofa. Wszyscy, którzy przybywają na tę żałobną uroczystość, przybywają jako rodzina, jako przyjaciele. Niech Chrystus przyjmie naszą modlitwę ofiarowaną za świętej pamięci Krzysztofa. Mówić o wiele więcej z życiu świętej pamięci Krzysztofa.
Ja mogę mówić jako kapłan, który jest szczęśliwy, że mówimy w czasie przeszłym, że miałem takiego parafianina. Człowieka o wielkim sercu szlachetnego, człowieka dbającego o życie duchowe, bo to my powinniśmy o tym mówić w Kościele, to jakby jest na pierwszym miejscu. Dbał o życie duchowe. Przyjmował Jezusa, tęsknił za nim, przyjął sakramenty święte. Ale to, o czym wiem, to dbał o rodzinę. I mimo tego, że tak bardzo był zaangażowany w życie na wodzie, związane z wodą, z rejsami, przecież ile mistrzostw zdobył, był niepokonany w odpowiednim czasie, w swojej klasie. To mimo tego całego zaangażowania, myślę, że szereg osób może na cmentarzu też wyrazić swoją więź ze świętej pamięci Krzysztofem, to przy całym tym zaangażowaniu rodzina stanowiła dla niego numer jeden. Dla rodziny pracował, dla rodziny się poświęcał. I rodzinie dziękował, był wdzięczny. To jest też taki wniosek dla nas wszystkich zaangażowanych w różne sprawy, że rodzinie dziękował za to, że dzięki takiej atmosferze, jaką tworzy małżonka z córką, że może poświęcać się właśnie dla innych spraw. To też jest bardzo ważne. Kiedy myślę o odejściu świętej pamięci Krzysztofa, to kojarzę sobie to wydarzenie, to powolne odchodzenie. Tak, proszę wybaczyć porównanie, ale też z Ojcem Świętym, naszym Janem Pawłem II. I z dniem pogrzebu. Myślę, że wszyscy ten obraz mszy świętej pogrzebowej Ojca Świętego naszego Jana Pawła II. A na trumnie Ojca Świętego Jana Pawła II leżała księga Pisma Świętego. I ten widok to trzeba kartami, jedną, drugą stronę. Ale w pewnym momencie zamknął tę księgę. To taki symboliczny obraz, ale uruchamiający się Panu nasze życie, każdego z nas, bez wyjątku, przyrównuje się do księgi. I ta księga jest księga. Ta jest trochę grubsza, licząc na grubość. Ale w pewnym momencie te księgi są zamykane. I możemy pytać, stawiać takie pytanie, co Pan by chciał osiągnąć w życiu tak wspaniałego, szlachetnego człowieka? Wyroki Boże, plany Boże nie są dla nas do końca zrozumiałe. Pan wobec każdego z nas ma konkretny plan. Pismo Święte przychodzi nam z pomocą w rozumieniu tych decyzji Bożych. Jeden z tekstów mówi, że dusza jego spodobała się Bogu. Postanowił go wywieźć z tego padołu płaczu i łez. Dusza jego spodobała się Bogu. Można powiedzieć, że on w oczach Bożych dojrzał. Dojrzał do tego, żeby jako piękny kwiat, ziemski kwiat, został porwany do Boga, do tronu właśnie baranka, gdzie barankiem jest Chrystus i przed którym klęknie wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I każdy język będzie musiał, to nie jest ładne słowo, ale ono występuje, ono nie pasuje często człowiekowi, ale każdy będzie musiał, że musiał wyznać, że Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Myślę, że w świętej pamięci Krzysztof jest już, myślę, takie są fakty,
jest poza tą fazą tej pielgrzymki, w której my uczestniczymy. Jego życie zostało zakończone. On w tej chwili do swojego życia, warto sobie to wziąć do serca, do umysłu, on w tej chwili nie wypowie jednego zdrowa śmaje, jednego Ojcze nasz, jednego słowa kocham Cię do żony, do dziecka. Jego życie zostało zamknięte tu w wymiarze ziemskim. Chciałbym, to jest takie moje życzenie, myślę, że wielu z parafian czy przyjaciół, Państwa gości, którzy przybywacie z różnych miejsc, a znaliście dobrze świętej pamięci Krzysztofa, chciałbym, żebyśmy, każdy z nas, żeby zapamiętał i pielęgnował to, co było najpiękniejsze w jego życiu. A myślę, że jest do czego się odnosić i do takich wartości odnosić, do poświęceń. Żeby jego życie poza wydawnictwami, opracowaniami i zasługami na górkach zachodnich i w innych kontaktach krajowych i zagranicznych, żeby jego życie na tym się nie zakończyło. Żeby ten jego dorobek i te wszystkie jego szlachetne zaangażowanie, wartości, żeby one były pielęgnowane w życiu każdego z nas. Moim też, jako kapłan. Będziemy na cmentarzu i tam, przypuszczam, też będzie może nas więcej, ale nad jego grobem stanie krzyż. I to będzie ten żagiel zwycięstwa. A różnymi żaglami się posługujemy. I różnymi maszkami. Ja tego języka żaglowego aż tak dobrze nie znam, stąd jestem powściągliwy. Ale różnymi żaglami i sztandarami się posługujemy. Ale tym ostatecznym sztandarem i żagłem to będzie Chrystus, który będzie na jego grobie widniał i triumfował, że to w imię Chrystusa ten człowiek żył i w imię Chrystusa poświęcał się i z Chrystusem zwyciężył i ostateczne zwycięstwo odniesie przy zmartwychwstaniu. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie wie. Wieczny. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Pyta, wierzysz w to? Krzysztof taką wiarę praktykował w swoim życiu. I ufam gorąco, o to się modlę, do tej modlitwy zachęcam, żeby to właśnie Chrystus był dla niego nagrodą za jego krótkie wprawdzie, ale bardzo piękne życie. Za świętej pamięci Krzysztofa będzie odprawiona msza święta. Nasz Kościół i patronka. Miesiąc od śmierci, to będzie dokładnie 9 kwietnia tego roku, o godzinie 18. To będzie też czas rekolekcji naszej Wielkopostnej, dzień zakończenia rekolekcji. Nie wszyscy będą mogli być, albo może nawet mało kto. Ale chciałbym, żebyśmy tam, gdzie mieszkamy, czy tam, gdzie wchodzimy do kościoła, żebyśmy w tym dniu w sposób szczególny duchowo się połączyli. W modlitwie za świętej pamięci Krzysztofa. Powtarzam, 9 kwietnia o godzinie 18. I to będzie msza święta z ofiar nas, naszych. Przyjaciół, będzie msza święta do wszystkich przyjaciół świętej pamięci Krzysztofa. Wieczny odpocznek, racz mu dać Panie, a światło Twoje miejsca nie na świecie. Jezus.
uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Dobiega końca Eucharystia sprawowana za świętej pamięci Krzysztofa. Otrzymamy błogosławieństwo, tak jak na każdej mszy świętej. Przyjmijmy to Boże błogosławieństwo dla siebie, dla tych modlitw, które złożyliśmy tutaj na ołtarzu, licząc na to, że Pan Bóg naszej modlitwy wysłucha. I na pewno wysłucha każdy. Może nie zawsze przyjdzie od razu z interwencją, ale na pewno nasza modlitwa zostanie przez Boga wysłuchana. Niech Pan błogosławi nasze rodziny, nasze domy, pracę i naszą miłość i wiarę. Pragnę podziękować serdecznie za takie wspólne, piękne przeżywanie tej mszy świętej, za udział w Komunii Świętej. Tak myślę, że te Haszykowy i te okolice, to Pan Bóg szczególnie umiłował i mamy wiele pięknych rodzin i piękny rejon Szwajcarii Kaszubskiej. Piękny rejon i wybrzeża pięknego Gdańskiego, które coraz bardziej nam pięknie i na co mamy wpływ. Ale to tak, proszę wybaczyć, że jeszcze przedłużę. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oczami. I smutno mi, że odszedł w wieku 56 lat tylko. Dobrze, my jedziemy już remontem. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry. Co, jedziemy?